Przygody Franka Kamienia od twórców Dead by Daylight. Może być bla bla bla. Bla bla bla. Dobra, zajebiście. Przesuń suwak tak, aby po lewej był ledwo widoczny. No to dla was jest chyba gitara. Dobra. Odblokowano montażownię. Tylko zajebiście. Innym razem. Odblokowano instynkt. Będzie w stanie korzystać z instynktu grabieżcy. O, elo, elo. Kiedy znajdzie się w okolicy bilepotu do zebrania. Po aktywacji ujawnienia zostanie aura możliwy do zebrania bla bla bla. Dobra. Czy co tam popijasz? A yerbę popijam dzisiaj. Gincie wspólnie, gin samotnie. A, bo to można w kooperacji w ogóle przychodzić, co nie? Ale pierdziele te kooperacyjne chyba. Bo te kooperacyjne są jakieś takie upośledzone, tak mi się wydaje. Dobra, zobaczę tylko grafikę, czy jest git wszystko. Dobra, widzowie, będziecie mogli głosować. Ale będę miał totalnie w głębokim poważaniu, co wybierzecie. No i kozak, dobra, działa. Mamy, działa mod Twitch. Wycisz, rozumiem, że wycisz licencjonowaną muzykę. Jeśli jest włączone, to to działa, mam nadzieję, tak? Bo to ja nie, to wiecie, czasami jest to źle przetłumaczone. Wycisz, czyli włączenie, włączyłem wyciszenie licencjonowanej muzyki. Czy to jest wycisz, wyłącz, wyłącz, właśnie, bo to nie wiadomo jak to rozumieć. Czy to jest wycisz licencjonowaną muzykę na zasadzie wyłącz? Czy że włącz opcję wyciszenia licencjonowanej muzyki? No. Jak myślicie, widzowie? Chyba tak jest, co nie? Dobra, zaczynamy. Elo, elo, Chandril. Uwaga, co my tu mamy? Wybierzcie swoją ścieżkę. Obcy będzie świadkiem cierpienia, ale możesz oczekiwać przetrwania. Nie uciekniesz przed torturami, ale będziesz mieć szansę na przetrwanie. Położyć wszelką nadzieję na przetrwanie. Czy to jest poziom trudności, rozumiem, tak? To jest poziom trudności, przepraszam bardzo. Pierwsze najtrudniej. Raczej tak, raczej tak, raczej tak. Dobra, na waszą odpowiedzialność, lecimy w to. Każdy wybór, każde działanie ma konsekwencje. Zajebiście, lecimy w to. Niektórzy z nich pozwolą ocalić życia. Mega. Inne doprowadzą do śmierci. Kozak, jakby gra była za głośna, to mówcie, to ściszymy. Of a timeless power, infinite in knowledge. Dlaczego to jest poziom trudności, skoro to jest gra typu wybieranie opcji? The entity, a realm so close to ours, but always out of reach. Until I found him, Frank Stone. Franek Kamień. My key. My killer. I am Augustine Lieber, and I'm about to change our worlds forever. Casting, czyli generalnie przygody Franka Kamienia. Jakby ktoś zastanawiał się, jak się tłumaczy ten tytuł. Przygody Franka Kamienia. Franek Kamień, to ty? Na trudniejszych poziomach po prostu wybory mają większe znaczenie, łatwiej stracić postać, jak ktoś się głupiego wybierze. To kozak w sumie. X-Fly, słynny, no, to elegancko. Tak jak lubię. Toby Baraker, Diana Bermudez, Idris Beprak przedstawiają przygody Franka Kamienia
Ale mrocznie. Jesteśmy chyba teraz jakimś piesełem. Jak głośno generalnie, widzowie, nie za głośno jest tym minimalnie? Chyba za głośno minimalnie jest, tak mi się wydaje. Jest okej? Okej. To po cutscence ściszymy może. Bo boję się, że coś nacisnę i przerwę cutscenkę. Kurde, boję się, że escape to jest pominięcie cutscenki. Boję się cokolwiek naciskać. Sam gram. Nie, nie lubię w takich grach w koopa, bo mnie denerwuje. The Burning Math. Jakby ktoś się zastanawiał. Nie, dobra, da się zatrzymać. Dobra, to ściszymy troszeczkę, dobra? Takie... Dam... 3 decybele niżej. Zobaczymy, czy będzie git, dobra? Ta, pada. Mimo było git? Nie no. 3 decybele niżej dałem, będzie git. Tak czuję. Chyba. A może nie będzie git. O nie, psiarnia, niedobrze. Sam, wejście do huty stali. Oho. I'm assuming you're the night watchman here. I am. Or just you? Covering the entire site? Oh no. I got help. Where are they now? O, chyba narąbany jest, chyba bite było. Mother Manor. Merlin just goes where he pleases. Ta, widać, że tutaj chyba ktoś mocno pobity. Dobam and Pinscher. Best friend a fella could ask for. Loyal to the seventh horn sounds. Trust him more than I trust myself. Dobra, poważnie. Poczekaj, to wy już decydujecie tutaj? Muszę ci zadać kilka pytań z zaniepokojeniem. Użyj opcji ten. Wy to już decydujecie? Nie, wy chyba nie decydujecie. Czy decydujecie? A weźcie coś zróbcie. Czyli ty i twój pies to ochrona tej huty. Dobra. Niech będzie. Muszę ci zadać kilka pytań. A, naciskam. Użyj A, aby wybrać. No, myszy naciskam, myszę. A to wy wybieracie? Ale faj, ale skam. I'm yours to dispose of. Can I have your name? To nie powinno być tak, że ja powinienem mieć decyzyjny wybór. Officer Sam Green. Żałosne. Tom, I want to talk to you about. I know what about. That missing boy, right? That's right. You think he could be missing here? This mill looks a big place. Biggest in all Cedar Hills. But that don't make no difference. Jak mam, nie no, czat musi być, co wy gadacie? Not undermining Merlin's noses. Coś czuję, że długo nie pogramy. Sceptycznie. Brzmi jak sporo terenu do przeczesania. Zaciekawienie. Mogę sprawdzić twoją dokumentację? Czy rozumiem, że wy wybieracie? Ja nie mogę, nie mam na to żadnego wpływu? Ale nawet nie mogę tego przyspieszyć? Co to za bezsens? Czemu ja tego nie mogę przyspieszyć nawet? You sound confident. And rightly so. Can I check your records? My records? The logbook, visitors to the mill, out of hour shifts, that sort of thing. All right, right. Well, gotta be here someplace. Is that it? It's okay. Allow me. Odkrycie! Ciekawe. I see. Rozumiem, o, wódeczka, tak jak czułem. Z dezaprobadą piłeś? Pytająco, zauważyłeś cokolwiek podejrzanego albo oskarżająco? Ktoś fałszował wpisy? Jaką decyzję podjąć, co nie? Piłeś? Kamil Leonik zasubskrybował z Prime. Ktoś fałszował wpisy? Pytając, zauważyłeś cokolwiek podejrzanego? Nie, no wiadomo, że chlał. Ja pierwsze to zobaczyłem, że ochlał.
Have you noticed anything suspicious around the mill? Tonight? Tonight, last few nights, anything at all? Nope, nothing. Nothing? Nothing. Siema, Sterenga. Well, heck, you don't believe me, ask your boss. My boss? Chyba po kolei są. Sheriff Kusich. Ale macie chyba ankietę. Right. My boss. He saw by last night asking about the exact same thing. And I told him the same thing I'm telling you. There's no way that boy could be here, and Merlin and me not know about it. And what did the sheriff say? Okay, Tom. Then he got back in his car and left. Huh. Ha! Niepewnie. To wszystko, co szeryf powiedział? Z zaskoczeniem. Czyli nikt tak naprawdę nie sprawdził huty. Jaką decyzję podejmiemy, widzowie? Jaką decyzję podejmiemy? Ja nie mam żadnej, ja mogę tylko wam sugerować. Dobra, z zaskoczeniem mówicie. Czyli tak nikt tak naprawdę nie sprawdził huty. Co to pozostały czas? Zawetować? So what you're telling me is nobody's actually checked the mail for any sign of the boy. When you say nobody, does that include Merlin? No, Tom, it does not. I'm talking human investigators only. In that case, Sam, I find it hard to argue with your assessment. Any objections if I take a look around the place? No objections from me. Of course, everything's locked for the night. It's not a problem. There's Merlin, of course. Of course. If you see him, tell him I'm looking for him. Mówi, że spację mogę sam wybrać? To spróbujemy zaraz. Zobaczymy, czy mogę zawetować to, co wy wybierzecie. Tak, ty lub orwie elastycznie. Nie, że wam nie ufał, moi drodzy widzowie, ale musimy przekonać się, czy mam taką możliwość. Dobra, czyli generalnie powiem wam, że przez to, że tak bardzo byłem zafascynowany opcją wyboru, trochę się nie skupiłem, o czym gadaliśmy. Chyba gadaliśmy o jakichś pierdołach. Jedynie, co utkwiło mi w pamięci, to, że chlał. Dobra. Naprawdę, tak się skupiłem na tej opcji, że nie słuchałem, co czym gadali. Ale chyba o chlaniu gadali, co nie? Pomieszałem Harnolda z lodoherbatą! Yo, z Himitsu przesyła 69 zł. Witam szanownego streamera. Chciałbym życzyć miłego dnia. Oby wpadło dużo złociszy na strumyczku i oby Nikola przyszła z czteropakiem giga harnasi. A tak poza tym to podrawiam Szandril 92 i resztę czatu i dziękuję ci, Oshimitsu, za 69 złociszy! Piąte serduszka dla ciebie cieplutkie! Dzięki! I Szandril, jaki zaszczyt cię spotkał. No i Oshimitsu cię pozdrawię. Dziękuję, Oshimitsu, za 69 zł. Jak to się mówi? Przydadzą się! Lecimy dalej. To po co ja tu przyjechałem? Jakie śledztwo prowadzę czy coś? Wszystko jest na noc zamknięte. Oho. Latarku. O! Znajdź sposób na wejście do huty. Dobra, i zaczęła się przygoda. Ta brama jest zamknięta. No dobra. W takim razie nie mamy wyboru. Musimy dostać się do huty. O! To naciśnij kół, aby użyć instynktu grabieżcy, ujawnić aurę możliwych do zebrania bile potów. Instynkt! A widać. Patrzcie. Tu się coś wyświetliło. Instynkt! Dobre, co nie? A dobra, rozejrzyjmy się jeszcze. Instynkt! Tam można wejść w razie czego. Ta, widzę już dwie wejście. Ogólnie fajny zamysł ma ta gra. Da się jakoś oddzielić czat od Steama, bo chciałbym na drugim ekranie mieć. Nie rozumiem. Nie rozumiem kompletnie. O! Merlin! Dobra, patrzcie! Merlin! Zbadaj! Co to za gówno? To bioopalowy król!
O bogowie. Ale wyjebany w kosmos. No, bierę go. Ha, ha. Dobra. Jak się robiło zmysł dupy, bo już zapomniałem. Którym przyciskiem robiło się zmysł dupy? Przed chwilą mi pokazywali, zapomniałem jak się robiło. Ej, zapomniałem jak się robiło już zmysł dupy. Ku? Okej, okay, dzięki. Pamięć absolutna. Gramy w horror, jak będzie ankieta, głosujemy na wybór dialogu. Tak, wy decydujecie. Ej, nie działa, ku. Może już nie mogę. Lol. To był tylko jednorazowy zmysł dupy? Ej, nie działa już. Czemu nie działa? Czemu już zmysł dupy nie działa? Dobra, będę musiał tylko raz sprawdzić, czy mogę zawetować to, co wy wybierzecie ogólnie, bo... Bo generalnie sprawa jest taka, że no nie wiem, czy mogę zawetować na jeszcze. Jak będzie jakiś dialog, to spróbujemy. Tylko muszę się też skupić na tych dialogach. Poszukaj zaginionego dziecka, a, czyli ja tu przyszedłem, ponieważ jakieś dziecko zaginęło, okej, okay, wszystko jasne. Jest tu kto? Nie, no nie działa zmysł dupy, na pewno był, na pewno było pod kół, widzowie? Sterowanie. Sprint. Klawiatura. Insekt grabieżczy. Tak, pod kół, faktycznie. Czy to ten słynny... Tak, jest i ziemniak. Siema, ziemniak. W takich momentach zawsze coś na mnie wyskakuje. Wyskoczy coś, na bank. O, nic nie wyskoczyło, lol. To był taki idealny moment, żeby coś na mnie wyskoczyło. Na przykład śmiercionośnie grabie. No, nic nie ma, to nie ma. Hua! Oho! Dokument, jakieś dziwna kartka. Południe? Dziwne, napisane są tu różne rzeczy. Przeniosłem Dawkinsa i Stone'a z nocnej, żeby nadrobili. Nie ma sensu mieć trzech ekip po połowie. Niektórzy będą musieli robić podwójne zmiany, ale powiedziałem ciuć Mokowicz na przodzie, że przez jakiś czas nikogo nie będzie na nocki. Okej. Okay. Fajna ta gierka. No już mam 17 godzin w niej, więc wiesz, no całkiem dużo już przeszedłem w niej. Więc mam całkiem spore pojęcie o tym, jaka ta gra jest zajebista. Więc, no co dużo go mówić o bogowie, no powiem ci, że tak jest dobra. Zbadaj było. A zbadaj to było do czegoś tu? O. Czy otworzy tą szafkę? Ha? Dziwne. Tego nie widziałem. Atak osobowy, akta osobowe. Nazwisko, bla bla bla, bla bla bla. Nic na tyłu nie ma. Kartoteka, sponsor. Generalnie trochę zasłania czat, ale niczego tu ciekawego nie ma, widzowie. Więc nic nie tracicie. Akta pracownicy huty dostał pracę w poleceniach dr Liebier. Nic nie tracicie. Czyli generalnie czasami jak do czegoś podchodzę, to może być interakcja. Ale nic istotnego. Porusz. Jeśli będziesz w stanie wrócić, nie będziesz w stanie wrócić na ten obszar. Aha, czyli generalnie jest taka informacja też, że jeśli na przykład chciałbym coś jeszcze zwiedzić, ale instynkt tego łowcy już nie działa, dziwne. To już nie będę, ale dobra, nie, no nie chcę wrócić chyba. Wszystko co chciałem, czyli tak, tak i przeciągnij, no nie działa. Tak. Ej, no coś kompletnie nie działa mi ten. A, dobra, widzę. Muszę przytrzymać po prostu. Jep. Maku, dzięki za 4 miesiące. Halo? Hello? O, powiedział to samo. It's police. Police! Policja! Ręce do góry! FBI! Nie wiem, czemu mówili mi, że jest pod kół jakiś instynkt zabójcy, jak w ogóle nie mogę go... O kurwa. Jak to w ogóle nie działa? Pozamykane drzwi. Ciekawe.
Oho! Wejdę sobie tutaj! Who's there? Halo! Kto tu, to jest stary piany, to ty? Dobra, wejdźmy na piętro. Z piętra będzie lepsza percepcja. Stary piany, to ty? Zablokowane. Tutaj zabezpieczenie w postaci bramki. Nie przejdziemy. Musimy znaleźć inny ten. Musimy znaleźć inny kierunek. To dobrodziej chyba był? Do której stream, o bogowie, no dzisiaj to co najmniej 20 godzin streama robimy. Co nie widziałeś? Smells like death. Suchnie śmiercią, ciekawe. Ciekawe odkrycie, mój drogi przyjacielu. I bardzo dużo jest takich zaułków, co nie? Jakiś zaułek, gdzie kompletnie niczego nie ma. Chyba sugeruje, że nie warto tam iść. O, ale patrzcie teraz, jaki parkour zrobię. Ha! I co? Zatkało kakao. Hey, Mr. Green. Officer. Oh, yes, sir, of course. We haven't seen Merlin, have you? No. Yeah, sorry. You all right there? Yeah, it's just... Jesus, you don't smell that? Sniffer's out of commission. Got a little too up close and personal with a can of mustard gas back in the trenches. It can be a blessing in disguise. Gotta find out where it's coming from. What's it smell like? Nothing good. Niczego dobrego. Dobra, Marian, idziemy poszukać tego smrodu. Nie, nie, jeśli chodzi o ustawienia, wybaczcie, o, w ogóle to jakaś kolekcja jest. Champion. Artefakty. No to widzicie. Są artefakty, jakaś mordereliktyrelacje, przeznaczenia jeszcze. A jeśli chodzi o sterowanie, to nie, no chyba kipa git jest, bo to widzicie. WSD. To nieistotne. Użyj przedmiotu Q. Ale też nie kontynuacja rozmowy. Przeszkoda. No ale to kontynuacja rozmowy. Nakręć kamerę, instynkt grabieżcy. No. Nakręć kamerę. Nie, nie, no to jest tak jak mówicie. Po prostu nie ma instynktu chyba teraz. Dobra, idziemy dalej. Merlin! There you are, boy. We wondered where you got to. O, puszek! Puszku! Puszku! Co się Puszkowi stało? Dagnabbit! Sure would have liked it if you two made proper acquaintance. God damn it. Czemu on to podniósł? You put this out for him? No. It looks like someone else has found his way to your boy's heart. Through his stomach. It ain't possible. Merlin and me, we're a team. Who'd want to come between a man and his best friend? What's that? Some kind of wiener meat? To chyba ucho, tak mi się wydaje. Will you look at that? That damn dog? Think that belongs to the boy you're looking for? Dobra, wybierzcie coś, należy do kogoś innego, lekceważąco. Nie ma na to dowodów. Dobra, wybierzcie, a ja zobaczę, czy mogę wam z wami się... Czy mogę ten... Czy mogę wam się przeciwstawić. Naprawdę? Nie ma opcji, jak przeciwstaw się? Kto to kurwa projektował? Pozostałe zawetować. A da się zawetować, ostatnie... Ostatnie, dobra, mogę zawetować spacją. Ostatnie 4 sekundy. Came from someone much older. A teenager, maybe. Jesus, married a milkmaid.
Hey, you know about any other folks going missing in Cedar Hills lately? Well, I don't know. Who would know a thing like that? Well, somebody does. Dobra, czyli da się zawetować, chyba 4, mam 4 sekundy, żeby ewentualnie zawetować waszą decyzję. Bladuszu, możesz zmniejszyć czas, trochę bardzo zasłania. Dobra, czyli zmniejszyć czat, ale taki malutki, to będzie w ogóle cokolwiek widać na tym czacie? Po prawej stronie masz bardzo jakichś istotnych rzeczy, w sensie co on może zasłaniać? Opcje dialogowe zasłaniał? Co on zasłaniał? Jest git? Taki trochę mniejszy? Proszę mnie nie zmniejszać, czas osłabiony. Nie zrobiłem. Oho! Zbadaj, musimy to zbadać. Wow! Ale akcja! Patrzcie, to nasza skrzynka znajdziek. Chyba. Nasza skrzynka znajdziek? No to znaleźliśmy w sumie. Okej. What was that sound? Co to był za dziwny głos? Idę to zbadać. Stay behind me. Puszek, to ty? Puszek! Puszek! So, what is this thing? The grate? Yeah, what is it for? It's, for the furnace, I think. You don't know for sure? Yeah, I work at the mill, not in the mill. Dobra, trzeba to wyważyć, Franek. Marian. Znajdź jakieś gówno, żeby to wyważyć. Już ja coś znajdę. Żeby się tu wepnąć. Ha! Przyjemnością! Mówcie na mnie, Parkour Man! Ha! Ale jestem zajebisty. Dobra. Oho! Patrz, jakie gotcha. Gówno znalazłem. Mam cię! To się może przydać. Dobra, teraz rozumiem, że muszę się wydostać pewnie w taki sam sposób, jak gdy wbiłem. Za mocą parkoura. To jest niczym parkour, niczym w Dying Light. Ten sam poziom imersji. Dobra, chodźcie, zobaczymy, co tutaj jest w tej kracie. Użyj przedmiotu. Dobra, Maria, cofnij się, bo to może być, jak otworzę to spierdolnięciem. Naciskaj wielokrotnie, zanim się skończy się czas. Och, mini gra. Dlatego to jest właśnie wysoki poziom trudności. Ciekawe, co by się stało, jakby mi się nie udało, to prawdopodobnie zabiłbym się tym łomem. Wbiłbym sobie w czaszkę, jakbym nie dał rady czasowo. To byłby fatality fail. All right. Take this. Use the radio in my car and call the station. Where are you going? You really think that boy's down there? I don't know, but I got a feeling, and it's not a good feeling. Hey, I'm gonna need you to take this too. Make sure the sheriff gets this. Oh boy, I don't know. Dobra, wspierająca, potrzebuję tu twojej pomocy lub z frustracją. Nie mamy czasu na takie rzeczy! No, dawaj, wybierajcie, widzowie. Podejmijcie decyzję. No, potrzebujemy tu twojej pomocy lub nie mamy czasu na takie rzeczy. Co podejmiecie? Jaką decyzję, widzowie? Ej, nie mogłem zawetować teraz. Nie kumam tego. I just don't know if I'm made of the stuff, buddy. They don't call it a higher calling for nothing. You gotta rise to meet it. You can do this. I can do this.
Strasznie ciepłe kruchy, co nie? Powinno być grubo, powinien go pocisnąć. Co on pierdzieli? Powinniście go przycisnąć, widzowie. No. A, jak są blisko siebie. Powinniście mu go króciutko wyjaśnić. Powinniście mu powiedzieć: dobra, dziadek, wypadł do roboty, a nie. Tak powinno być. A nie, ciepłe kruchy, widzowie. Co wy robicie najlepszego? Kurwa! Gameplay jak w Assassin's Creed. Dokładnie ten sam poziom. Kurwa! Zręczność Assassin's Creed też została zachowana. Oho! No to nieźle, widzowie. No to nieźle. Typowa drabina w grach, no to się często zdarza. Znajdź drogę do komory pieca. Damn it! A podniesiesz to? Nie, wcale się na to wypierdzielił. Czemu tego nie podniesiesz? Bo co, bo mokre? To już nie podnosisz? Okej, okay, dobra. Dwie drogi. O, teraz działa. A czyli widzicie? Czyli to jest takie okazjonalne. Jeśli jesteś blisko znajdźki, użyj mocy dupy. Zajebiście. Uho! No, dawaj konika. Halo! Tu jest drogą w dół. Ej, to wygląda... Ej, no to już wygląda na labirynt, szczerze mówiąc. Kurde, trochę się cyka miś tu. Ej! Tu jest chyba ślepy zaułek. Tu niczego nie ma. Testosteron spadnie, mieliśmy siły załać drabiny. No nie mieliście, widzowie. Co dużo gadać. Dobra, idziemy w drugą stronę. Furnace Access. Okej, okay, a tutaj co jest? Też ślepy zaułek, tak? Tego pewnie nie mogę otworzyć. Nope. Dobra, idziemy w takim razie tutaj. Przyjrzyj się. Przyjrzę się temu napisowi. Ktoś bierze udział w dziwnych rytuałach na ukrytych obszarach huty. Ciekawe, interesujące. Musimy się dowiedzieć, co chodzi. To bardzo dziwne. Strzałka pokazuje w lewo. W takim razie pójdziemy w prawo. Stara zasada podróżnicza. Dobra, chyba w tych zaułkach niczego nie ma. Idziemy tutaj w takim razie. Co się może złego stać w kanałach? No to prawda. This has got to be it. O. Patrzcie na to. Co to za przystojniak? O co chodzi? Interesujące. O, chyba tędy będzie dobra droga. Halo, mieszka tu ktoś? Halo? Nie no, te kanały są chyba opuszczone. Okej. Okay. Tam chyba jakiś trup był? Chyba trup. This place turns my stomach. Na pierwszy rzut oka fajna? Nie wiem, gram dopiero w 5 minut tą grę. O kurwa! Wieśniak! To jest ten, taka zabawka z Dead by Daylight. A, odłożę ją w tym gównie, tam gdzie ją podniosłem. Ej, what the... Chyba naprawdę? Ciebie już pojebało, panie policjancie. Ale dobra, no czemu nie? Przeczołgamy się. W tych żygach. To jest jakaś droga. I tu też jest jakaś droga. O, coś tu leży. Dziwne. My God. A my God. Co to jest? Każdy wieśniak tak wygląda. No tak, to jest typowy wieśniak. Uwaga, aby zliczyć test umiejętność, naciśnij to, aby kursor... Aha, okej, okay, dobra, to jest taki z Dead by Daylight.
Kurwa, ale dobre. Zajebiście, bo inaczej byśmy spalili się żywcem. Ej, kurde, to ja będę dobry, bo jak grałem w Dead by Daylight, to macie przesrane. Inaczej byśmy się spalili, generalnie, czy wiecie. Musimy ten, Great walnięty, wiem. Musimy wiedzieć co, musimy raz spróbować nie walnąć i zobaczymy co się wydarzy. Czy zostaniemy spaleni żywcem, czy tylko ten? Swepnij się, okej. Jestem ciekaw, czy jak ten, jak spudujemy, to nie wiem. Czy będzie tylko, że się przewróci, czy spali się żywcem? O bogowie! This is hellish. Czyli tak wygląda piekło. Hej, słyszę jakieś dziwne odgłosy. Fuck. Co do chuja? Crip. Shit. Dobra. Wchodzimy drabiną czy rampą, widzowie. Musimy podjąć dobrą decyzję teraz. Po lewej mamy rampę, po prawej mamy pierdoloną drabinę. No. Rampa, drabina. Widzowie, podejmijcie dobrą decyzję, co nie? Nie spierdolcie tego. Bo od was zależy nasze życie prawdopodobnie. No. Okej, okay, rampa. Niech będzie rampa. Kurwa, nie! Dobra. Ale mało brakowało, byśmy byli martwi. Mów, dobrze, że w dobrych skrzyczekach jestem. O nie, to stary piany. Muszę raz nie trafić tego skrzyczeka, zobaczymy czy zginę. Kurde, ale głupio tego tak szybko uśmiercać, co nie? Stary piany to ja. Mówią na mnie Franek Kamień. Czy on go nie widział? Ale bitka. Au, ale jebnął. Kurwa! Franek Kamień! Tak na mnie mówią! Co ja teraz mam zrobić? Używaj ten, aby celować, naciśnij do celu. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. A, kuma. Jeb! Ale mały skillczek to był! I myk z latarki! Franek Kamień, uspokój się! Franek! Franek! Kurwa, co powiesił mnie na haku? A dokładnie na jakąś gigantyczną szprycę. Dobra, spokojnie. Grałem w DBD, to się zaraz zdejmę. O, nic trudnego. O, myk! Zdołowało, to tak, zdołało uwolnić się z rury. Przeznaczenie zmienione, tak mi napisało. Czyli bym mógł zginąć chyba. Franek Kamień? Wake up! Wake up! O nie, Franek Kamień, co ty robisz? Dobra, szybko! Szybko! Miałem nie robić, ale nie mogę się oprzeć! Franek! Łubudup! Haha! Łubudup! O kurwa, zajebałem go! Wiem, że miałem nie robić skillczeków, ale nie mogłem się powstrzymać. Kurwa, no kusiło strasznie. A to jednak mogliśmy nie trafiać. Kurde, nie wiem gdzie kamerę ustawić, bo trochę zasłania niektóre rzeczy. Ale nie ma chyba lepszego miejsca. Siema, Peki. Sleep tight, motherfucker. I usnął, księciunio.
ciekawi, co by się wydarzyło. Sam powstrzymaj Franka Stone'a. Co by się stało, jakbyśmy ten... chyba byśmy go nie powstrzymali, tak? It's okay. Dlatego ja bym to teraz sprawdził. Kumam. Ale jak mi zajebią bohaterka, bohatera bardzo szybko? Albo bohaterkę, trochę przypał tak będzie stracić na samym początku gry jakąś bohaterkę albo bohatera. No ale tak, lepiej na początku. Bo tu nie ma czegoś takiego jak zapisy. No nie ma. O nie! O nie, znowu jest na dragach, ale akcja. Jest w lesie. Co to za brzydkie zdjęcie? O co chodzi? Dziwne. Dobra, wiem o co chodzi. Dobra, może będzie okazja. Kurde, no ale i wybacz, instynktownie naciskam te skill check, jak widzę. Za dużo w DBT gram już. Mamo? Mamo, co do chuja się tu dzieje? Wait a second. This is right. To ewidentnie coś tu nie gra. Mamo? Mamo! What the? No i drzwi się popsuły. Ale przypał. O, jednak są poprawnie. Mamo, przestań natychmiast mi uciekać. Czemu to łóżko jest zakrwawione? A nie, to tylko w liście. Oho! A. O kurwa, patrzcie co zostawiam. Kojarzycie taki ślad, jaki zostawia się w DBD? Podobny vibik. Elo, elo, Jaru. Tup, tup, idziemy sobie w laskiem, jakby nigdy nic. Dobra, dobra, no dobra. Postaram się nie trafiać w skliczek i zobaczymy co się wydarzy, no. Patrzcie, jakiś debil zostawił telewizor w środku lasu. Frajer, zaraz będzie mój. Debil by nie włączył. Ten, może w lewy górny w takim razie kamerka lepiej ustawić. Bo zastanawiam się, gdzie lepiej, bo może faktycznie prawy dolny zasłania coś. Znaczy prawy górny. What's wrong? Everything's all right. Ah, to tylko te dragi. To tylko krzywa akcja, zjazd po prostu po narkotykowy. O! O, dobra, wezmę trochę tego pudru. To poprawi humor. Ach, dobra widzowie, to tylko ten. Faza, to zjazd po alkoholowy. Side of the road. I mean the left side is the right side.
Nie no, ciężko się zgubić, jak jest droga w postaci takiego wąskiego korytarza, gdzie po obu stronach jest błoto. Zajebista droga. To ciężko gdzieś tu zjechać, tutaj zjazdu za bardzo nie ma. Is that a hitchhiker? Autostopowicz w tym miejscu? Debil by go nie zabrał. Widzowie, no przecież musimy go zabrać, no co wy robicie w ogóle? No zabierzmy tego, przecież to jest biedny, bezbronny pan sobie stoi. No, w środku nocy widać, że jakiś legit się wydaje. Ja bym go zabrał osobiście. W jakimś dziwnym miejscu. No, kto by go nie zabrał, widzowie? Zastanówcie się. No, zatrzymamy się. Nic złego się nie wydarzy. Dzień dobry, proszę pana. A może to jest pani? Nie wiadomo jeszcze. Zobaczymy zaraz. Bo to chyba pani jest jednak. I idzie do mnie z łomem. So, you need a lift? Reynolds got a flat. Oh, you're American. Yeah. So am I. Okay. Yeah, so do you mind giving me a lift? Right, sure, of course. Jasne, wsiadaj. You can drop me off at Garrett Manor. Kurde, it's just dawaj. A few miles up the road. No to chodź. Weird. That's actually where I'm going too. So it's not out of your way. Guess not. No dawaj, no chodź. Wsiadaj. Teraz zaczęła wychodzić jeszcze 8 z torbami i walizkami. Pewnie tak. O, no i gitara. Postanowiłem zabrać autostopowiczkę. Dobra, wiecie co? Przesunę chyba kamerę na próbę. Damy ją tutaj. Bo mam wrażenie, że czasami zasłaniam rzeczy. Nie wiem. Tak mi się wydaje. I damy czat tu. Medium Cypek przesyła 5 zł. Medium Cypek. Dzięki za 5 zł, byczku. Trochę zmniejszymy kamerę też. Dobra, przesunę tak, zobaczymy, czy będzie lepiej. Bo mam wrażenie, że czasami ten. I generalnie, zobaczcie, co tu się. W ogóle, a propos, taka dygresja. Jest tu kolekcja, to jest jedna. Ale jest coś takiego jak przeznaczenie. Czyli Maddie zatrzymała się, aby zabrać autostopowiczkę. Czyli generalnie, podejmując takie decyzje. Jak tutaj, wpływamy w jakiś sposób na przyszłe zakończenie. Linda, o co tu chodzi z Linda? Maddie zabrała z pobocza. Madison. Okej, okay. No. Sam też ma, czyli jakieś tam decyzje. Ile zakończeń jest, nie wiemy. Dobra, dajcie znać, czy po tej stronie kamerka better. So we're both going to the same place, huh? What are the odds of that? Yeah. Yeah. I mean, I guess it's not all that odd, seeing as, you know, we're already pretty close, and I don't think this road goes anywhere else. So, did you say you were going to Garrett Manor for business, or...? I did not. Oh. So, where are you from? From? Like, where do you live? Paris. That's where I'm from. Currently. Before that, I was from Amsterdam, Dublin, Milan, Los Angeles. No dziwne, że jedzie z przyciemnionymi okularami w środku nocy, ale może to jej stylowa po prostu. Hey, my mom's from Oregon. Well, one of them is. I always heard it was really nice. Or kind of a shithole, but like a really nice kind of shithole. Giga Cypek przesyła 5 zł. Ale ja bym z tą panią rym-cim-cim. Cieszę się, Giga Cypek, żebyś się z tą panią rym-cim-cim. Dzięki za 5 zł. I mean, I wouldn't know anyway, because I've never been. I'm a Big Apple girl, born and raised. Barely even made it north of 14th Street before going off to college. Here in England? No, Berlin, actually. Oh, I'm Maddie, by the way. Linda. It's nice to meet you, Maddie. Yeah, you too. Even if I was worried you might try to clonk me. Widzicie, zmieniłem przeznaczenie. O! Kurwa, nie wiem, przycisk. Dobra. Co wiesz o tej posiadłości? Z obawą lub zaciekawieniem? Czym się zajmujesz? Dobra, widzowie, o co pytamy? Czym się zajmujesz, czy co wiesz o tej posiadłości? No dawajcie. No dawajcie. Jaką decyzję podejmujemy? Widzowie, nie będę sugerował. Podejmijcie decyzję.
Czyli zaciekawieniem. No dobra, czym się zajmujesz? Okay, so what do you do for a living that takes you all over the place? I'm a filmmaker. I travel a lot for film shoots and festivals and all the other usual Hollywood. Widzicie, Linda docenia moje zainteresowanie, co? Wow. I heard that's a real tough kind of job to get. Easy to get. Hard to keep. Had to bury a few bodies, huh? Well, I've had to work real hard to get where I am, but I'd be kidding myself if I didn't also acknowledge there isn't a certain amount of dumb luck to it. Come on. You don't just dumb luck your way into a successful film career. You'd be surprised. I never would have guessed this is what I'd end up doing with my life. Sure. Definitely seems like the kind of thing you just end up doing. Ta Madi. Nie no, ta Linda to... Linda jest wdzięczna, że się zatrzymałaś. Nie no, Linda spoko morda się wydaje, co nie? Widać, że jakaś spoko mordka. Hey, take a look. O, patrzcie, jaka miła, fajna posiadłość. Potem by Linda do nas przyjechała i byłaby rozjuszona, że ją nie zabraliśmy. Jakiś fajny, przytulny domek. House of Darkness. Przytulny domek, który nazywa się Dom Ciemności. Ciekawe, czy ma taką nazwę. This place is definitely a little too, on the nose? I was gonna say a little too much like a horror movie. Exactly. So, do we just knock, or...? I'm not sure. Oh! Doorbell. Bok, bok! Halo! Maybe nobody's home. This is definitely when I was told to get here. Me too. Hello? Anybody home? Czemu nikt nie otwiera tych przeklętych drzwi? Linda, masz jakiś pomysł? Może się włamiemy? It's a good rule of thumb to try every door. O, Linda, dobry pomysł ma. Czyli co, włam? No, you think? Well, they're expecting us, aren't they? No way. O, otwarte jednak. Do we just go in? Why are you asking me? 'Cause you're a grown up. So are you, Maddie. Babciu, boisz się? Then, here we go. Apparently. Halo. Off. Beats me. Głośność jest dobra, tak się jeszcze tego dopytam. Hello? Let's take a look around. Rozejrzyjmy się, dobra. Rozejrzyjmy się. Hello? We've arrived. Dobra, było wyjaśnione, czemu ona tu jedzie? Czemu one obydwie tu jadą? Chyba nie. Dobra, czyli generalnie musimy się rozejrzeć po tym mega, mega przytulnym miejscu. Halo, jest tutaj ktokolwiek? Wszędzie świece. Dobra. O, te drzwi otworzę. A mogę tutaj te jakieś inne drzwi otworzyć? Chyba nie. To co, wchodzimy tutaj? Ladies, hello, hello, welcome. Hello. Didn't exactly get explicit directions as to what to do once I got here, so... Yeah, same. I am so sorry, where are my manners? My name is Stan, and you would be? Maddie. Maddie? Beautiful name, short for Madeline.
Madison, actually. Ah. Middle name, Lexington? What? Midtown. The Big Apple? The city that never sleeps. Home ten trochę wygląda na debila, jak myślicie? Fiendishly desperate of men. Na cwaniaka Madison bardziej Avenue. Chyba. Okay, got it. Taki cwaniak. For such a lovely lady. Czekasz tu już dłuższą chwilę? Z obawą. To miasto jest jakieś upiorne, nie? Czekasz tu już dłuższą chwilę? Dobra, widzowie, decydujecie. Z obawą, na luzie. No, musicie zagłębić ankietę, a w ankietach głosujecie. Nie no, widać jakiś debil, co nie? Nie no, co wy gadacie? Widać jakiś debil. Jak będzie okazja, to go za ten, ujebiemy. Have you been waiting here a while? More than a minute and less than a lifetime. Is that long? Well, it certainly felt that way until you arrived. The front door was unlocked, so I wandered around and made myself at home. Till I found a way to really make myself at home. Isn't it kind of weird there's no one here? I mean, we were invited, right? Ah, yes. Well, one could write a book on all the incomprehensible complexities of British hospitality. Many have, in fact. Oh, Stan, this is... Linda Castle. I am such a huge fan of your work. I'm at a loss for words. I am just humbled by your presence. Okay, sure. Bruno Stanford III. Nie, musimy go zabić, widzowie. Jak będzie okazja, porzucamy go w pierwszej kolejności. Musimy go zabić. Truly an honor. Truly. Nie, no umiera, no niestety, widzowie. Będzie musimy go, musi umrzeć. famous construct, and I'm not. Oh no, there I would beg to differ. Your modesty is only outweighed by your incredible body of work. Living and dying by the light of the moon, transcendent. Blood on the brain, mandatory. Forgotten flesh, I don't even know where to begin. All right, okay. Miss Castle, you are the quintessential countercultural cinematic icon of our times. I appreciate the kind words. I just didn't expect them here. Wow, so you're really the quintessential cult counter culture icon. Wait. Didn't you two come here together? Oh, no. I mean, yeah, we drove in together, but only the last couple miles. I had some car trouble. I see. I'm sorry. I thought that you were Miss Castle's assistant. Nope. Just me. Wait, should I be flattered or insulted by that? Oh, well, I didn't mean. I'm just flattered you think I have an assistant. I'm sure if you did, she would not be nearly as charming as Miss Avenue. Your last name is Avenue? No. What? Did I miss something? Only that we are at a loss at what to do in the absence of our host, wherever they may be. I guess we should keep looking around. I mean, why not at this point? Maybe. Albo możemy znaleźć jakiś barek i zrobić melanżyk. What do you do, Stan? Oh, I won't bore you with all the details. Oh. It involves money and fast cars and trading. But nothing illegal, obviously. Oh, obviously. A bit of like bedtime reading. Boże, jaka nuda. Weź to zamknij. Kogo to obchodzi? Mam nadzieję, że nie będzie nikt egzamin mnie potem pytał. Epos, książka próbująca przedstawić jakiemuś Normanowi dowody, że bla bla bla. Kogo to kurwa obchodzi? Zobaczmy, czy coś tu jeszcze jest. Dobra, czyli generalnie poznaliśmy... oho! Patrzcie, może to barek. To musi być barek. Ha. Huh. Nie, to tylko plakat, ale rozczarowanie. Hey, either of you heard of Murder Mill? Holy Shinobi. You're kidding, right? No. Not the only one around here who's familiar with it. Wait. This is one of yours? It's one of the first things I ever worked on. Super low budget. We had no idea what we were doing. Should never have seen the light of day. I still wish it hadn't. Why? Well, things tend to get blown out of proportion. I heard it was only screened a few times.
And each time, the audience flew into a rabid, murderous rage. No, no, come on. Don't try and deny it. The film is legendary. I think people were just bored out of their minds. Look, I'm sure they made you sign all sorts of non-disclosure agreements, like... What? Who? The government. When they confiscated and destroyed every existing copy of the film. Oh, give me a break. I heard they kept at least one, just in case. And the CIA's got this secret lab called Leary's Memorial Institute where they use it for enhanced interrogation. How do you know all this? I'm a fan. And it pays to know this kind of stuff. Maddy powinna poszukać czegoś do fazy, wtedy widzi ciekawe rzeczy. No, Maddy tutaj jest bardzo, bardzo ten zaciekawiona wszystkim. Oho! Patrzcie, nagle się włączył prąd, ale akcja. Is that supposed to happen? I don't know, but I am digging the theatrics. Oho! Ah, good. I see you three have wasted no time getting acquainted with each other. I'm so very sorry for the delay in my arrival. There are a great many things that require my attention at the moment, and I would hate to have to deprive you of my full attention while we are together. Ah, yes. And speaking of needing attention... All dried up, are we? We can't have that. After all, you're far too capable of a negotiator when you're sober. And twice that when I'm not. Madison. Would you also like a refreshment? It's oh, just Maddy. No, jeszcze jak? Oh, my mistake, Maddy. Oh, czemu nie było opcji, jak użni się, nie rozumiem. Never be shy about what you call yourself. Your name is who you are. That's important to remember. And who are you? I call myself Augustine Lieber. Nice to meet you, Augustine Lieber. Now that we are properly introduced, I must again offer you a drink. O, no, debil by się napije się tego, co stan. No, jakby, cóż, wydaje mi się, że odpowiedź jest oczywista. Wiadomo, nie ma co się ograniczać. Nie wiadomo, może coś tam czasami dosypują do tych drinków, ale debil by nie spróbował. Zatrute będzie jak nic. Widzowie, szanujmy się. Nawet jeśli. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Dawaj drinera. Of course. And you? No thanks. I think you may like it. Oj tam. Never had a drink in my life. I don't plan on starting now. A ciekawe, czy będzie zatrute. Albo z jakimś środkiem halucynogennym. I know it's been quite a long journey for you all to come here today. I hope, despite that, you'll find it'll all be worth the effort. Guess that's up to you now, isn't it? I suppose it is. I'll show you mine. Do show me yours. Aren't we a bit eager? Manners, Mr. Stamford. Not all of us are caught up yet. Your drink. Thanks. You okay? Dziwne zbliżenie na szklankę. It's nothing. To było dziwne, widzowie. Coś chyba było w tej wódce. To było bardzo dziwne. Augustine, I did not come all this way just for drinks. What's in there? Look, I don't know what you two have come to sell her, but I just happen to have one of the most sought-after pieces of rare cinematic ephemera to ever hit the market. Huh. Well, that right there is the only surviving segment of film from the original camera shot celluloid of one Murder Mill. The earliest known work of a certain noted auteur, allegedly. Should be worth a small fortune. So I'm told. Hate to burst your bubble. Damn it. There goes its one-of-a-kind value. Not quite. I never knew what it was from.
You told me I had to bring this to you in person if I wanted to make it. I will keep the promises I made to you. All of you. What if I don't want to sell? Well, that would be your choice. But after 40 years of pain, why would you choose to live with more? I have to apologize again, but there are urgent matters I must attend to in my private reliquary. You're welcome to continue to make yourselves at home until I return. I really think we need to finish discussing... All in due course, Ms. Castle. Dziwne to było, szczerze mówiąc. Trochę chyba nie do końca kułam, co tu się najlepszego odwala. Czy ona nam grozi? Właśnie nie wiem. I could feel the entity's force, its power pulsating through the steel mill. Until Sam Green's petty act of bravado ruined everything. The ritual disrupted. My key mangled. Yet Frank Stone didn't die that night. His essence was seared into the very foundations of the mill. An endless, agonized nightmare. I had to find the right means to awaken him. O nie, Franek, kamień chyba powróci. I jeszcze będzie bardziej rozjuszony. You just don't get it, do you? You think we're weak? That we're nothing? You make me sick. A te filmy, o których mówili, pewnie były prawdziwe, kręcili morderców. Może być. You bastards will just never understand. You can tie us up. You can torture us. You can put us through every hellish trial you're sick imaginations can come up with. But you'll never defeat our spirit. Ojeju! A ojeju, nie udało się. No trudno. It's just that what you don't know is us humans, we're made of. No nie udało się wydostać z tego krzesła, ale przypał. What? No! Oh, dear Lord! You say you want me to betray my own sister? You promise to let me live and go free? This is outrageous! This is unconscionable. Wolę zginąć. Zostaw ją w spokoju. Dobra, co robimy? Wolę zginąć czy zostaw ją w spokoju? Musimy podjąć decyzję, widzowie. Co wybieramy, moi drodzy widzowie? Bunt? No też mi się tak wydaje, że wolę zginąć. Buntowniczo, tam desperacko, jakiś debil? To buntowniczo lecimy chyba, co nie? Fail to see what truly makes us human. I'd rather die a thousand miserable deaths than betray someone I love. My answer is no. And there is nothing you can do to change my mind. All right, you alien scum. Do your worst. I can take. Czemu go nie uwolniłem? No chciałem zobaczyć, co się wydarzy. Cut in half by a giant alien saw blade. So you think if you were getting cut in half, you'd really shout, "Oh God,
God, the unspeakable agony! Yeah? Is it what I wrote in the script? Well, no, but... Please, stick to your lines! Widzicie. Nic się nie stało, że go nie uwolniłem. To tylko nagrywali, TikToka nagrywali. Chris jest zirytowany twoją improwizacją. I stayed in character the whole time. That's good, right? Yeah, something. I'm sure we can use at least like part of it. How do we do, Linda? Usable? Let me check the game. A, to jest Linda, za młodu, to jest ten, jakby flashback. No, actually, the lens doesn't come off, so... Somebody just wanted to show off all the fancy new crap they learned from the film production books in the library. I'm just trying to take the craft seriously. The craft! Jeez Louise! So, are we good, or what? Yeah. I mean, it looked great. How did the blood gag look? Well... Linda, you did get the blood gag, didn't you? I mean, it's really all about how Jaime sells it. I did really sell it. Yeah, but did you get any of it in frame? You kind of see it splash up in Jaime's face a little. Oh, Linda! I told you, I wanted a wide close-up that shows off our super cool bloody arm gag and Jaime's face acting, not just an extreme shot of Jaime's face acting! I was in the moment. I have to be allowed to express my artistic instincts with the camera, too. And there's no such no cóż, muszę jeszcze popracować trochę nad robieniem TikToków. Typowy TikTok 2024. Chris, ufam osądowi Lindy, zgodnie. Linda, musisz szanować reżysera. No, musimy podjąć decyzję, widzowie. To co? Za kim jesteśmy? I tutaj mamy tak, albo jesteśmy za laseczką tą pierwszą, albo jesteśmy za Lindą. Mamy dwa wybory mamy, widzowie. No, co wybieramy? Defensywnie? Chris, ufam osądowi Lindy? No ja tutaj nie mam za dużego decyzyjności, więc musicie wybrać. Of course, Chris, you're the director. But like, part of the job is working with people you trust, and... I trust Linda's judgment on the camera stuff, you know? Let's just shoot both versions, and then we can see which way works better in the edit. And it'll be my way, because I'm the director. O, widzicie, Chris jest zirytowana. Still, let me clean you off. We'll get it on. Zdenerwowaliście Chris, no nieźle. If you don't, you can just make it up to me in the trailer after the shoot. Oho, chyba będzie jakiś romans. Oh, it's like spearmint. Oh, chyba będzie cim-cirim-cim w ciebie później. You guys want me to leave? All right. On your feet, nie, to nie możemy być tak przeciwko Chris w takim razie, bo inaczej nie będzie cim cim cim, widzowie. Again. Okay. Sound speeds. Camera speeds. All right. Everybody settle. And hold. And hold. And action. O nie, coś ty zrobiła, kamera rozdupczyłaś. Oh, hi, Mr. Green. Sheriff. Sheriff. O, to ten sam chyba. Sorry. How many times have I told you to stay away from this place? We were just in the middle of a take. A take? For our film production. You can't shoot a movie in here. But this is where the big climax happens. This is a condemned steel mill, Mr. Rivera. And you are trespassing. Uh-huh. Now, unless you want to spend the night locked up in jail, I suggest you, Miss Castle, and Miss... Dixie. Ms. Tammy D. Dixie. Miss Gordon. Miss Christine Gordon. I suggest you immediately vacate the premises. And you do not, under any circumstances, set one foot back here in the Cedar Still Mill. Ever. Uwaga! Przepraszający chętnie, jeśli nie uda nam się nakręcić ostatnich ujęć! Dobra, musimy mu zagrozić, widzowie. Nie będziemy przepraszać, jak jesteś debile. Musimy mu zagrozić, widzowie.
Może potem będzie opcja jak taktycznie wbicia mu nóż w ten, tak. Musimy zrobić bunt, widzowie. Przepraszają tylko lamusy. Dobra, zbuntujcie się. No, buntowniczo musi być, widzowie. Króciutko go. Dobrze. Sheriff Green, sir, with all due respect, we almost got this thing entirely in the can, and if we don't get our last few shots here in our main location, we're gonna have to scrap the whole thing. Then you're just gonna have to scrap the whole thing. O ty, chamie. Right, then arrest us. What? Arrest us for trespassing. Linda. Linda, come on. I know I'm just Robert's dad, but I'm still a cop. And you gotta start taking me seriously. Because you really, really cannot be here. Maro 69, dzięki za subskrypcję. I thought it was abandoned. Yeah, it's not. One... It's not safe. Just. To leci? We've only got like three more little scenes and then we're done. No nieźle, nie można zastopować. I don't think you're gonna be doing any more filming today. Not with that. Naprawdę nie można zastopować? Bez sensu. What the hell crawled up his ass? No, he's not so bad. Powinna być jakaś opcja aktywnej pauzy. We're not gonna do what he says, right? Really? We can figure out how to finish the movie when we get back to the garage. A skipuję jeden dialog tylko. No to nie tak źle. Ale mają fureczkę. All wrapped out, sir. Now don't you try and pull any fast ones on me. I'll be watching. Yes, sir. No nieźle, to niezła akcja, widzowie. Grubo.